Witaj, początkujący programisto gier w Unity. Niezależnie od tego, czy stawiasz pierwsze kroki w dwóch, czy też w trzech wymiarach tworzonej przez siebie gry, powinieneś wziąć udział w tym krótkim, konkretnym i bardzo narzędziowym kursie. Dlaczego? Z powodu pytań i problemów. Pytań, które najczęściej zadają takie osoby jak Ty, programiści poznający zintegrowane środowisko Unity i problemów, z jakimi na co dzień się stykają, realizując w Unity swoje pierwsze projekty. Proponowane szkolenie ma nieco odmienny charakter niż większość naszych kursów wideo. Zwykle oferujemy kursy, które umożliwiają zapoznanie się z danym narzędziem od A do Z, z językiem programowania, frameworkiem czy biblioteką. Ten kurs jest inny. Każdy jego odcinek potraktować można osobno po to, by z jego pomocą rozwiązać jeden konkretny problem. Zagadnienia wybrano bazując na autentycznych zgłoszeniach od osób, które pracują w Unity. Przykłady wykorzystane w szkoleniu stworzono na bazie prostego prototypu gry 2D, ale z powodzeniem mogą one zostać zastosowane także w projektach 3D. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? Dzięki niniejszemu kursowi wideo dowiesz się, jak zbierać w scenie obiekty takie jak diamenciki czy monety. Nauczysz swoją kamerę płynnie podążać za bohaterem w pionie i w poziomie. Pracując ze szkoleniem, opanujesz metodę wstawiania prefabów w określonym miejscu. I stworzysz mini-mapę całego poziomu. W dalszej kolejności wykreujesz licznik punktów oraz opracujesz sposób ich zapisu, a następnie sprawisz, by punkty wczytywały się po uruchomieniu gry. Wreszcie dodasz nową czcionkę do elementów testowych, a na koniec poznasz Singleton, prostą konstrukcję, która bardzo ułatwia odwoływanie się do obiektów i skryptów. Szkolenie Unity, kurs wideo, 10 gotowych rozwiązań, które przydadzą się w każdej grze, jest krótkie i skondensowane. Jego celem jest nie tylko wyposażenie słuchacza w narzędzia pozwalające w prosty sposób rozwiązać podstawowe problemy, jakie pojawiają się podczas pracy w Unity, lecz także rzucenie nieco innego światła na pewne wbudowane w to środowisko rozwiązania.